Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, Państwo Ministrowie. W ubiegłym roku przeprowadzono, myślę, że to ciągle trzeba zauważać i powtarzać, po wielu latach, chyba po 8 latach, weryfikację kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej. W zeszłym roku zabezpieczono wystarczające ilości środki w budżecie państwa na ten cel. Ale mam pytanie, czy planowane środki w budżecie na 2013 będą wystarczające? I drugie pytanie, niejako wiążące się z tym pierwszym, myślę. Otóż w grudniu 2012 roku uchwaliliśmy zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych, które wprowadzają w 2013 nowe zasady przyznawania świadczeń dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodzin, w tym dziećmi niepełnosprawnymi. Jakie skutki finansowe mają, czy mogą przynieść te zmiany w 2013 roku? Myślę, że już po pierwszych 5 miesiącach, bo takie efekty możemy przeliczyć. Jak to się będzie miało do wydatków z budżetu państwa? Dziękuję.